do serca serdecznie witamy Państwa na kolejnym już w tym roku koncercie, tym razem to jest koncert Najpiękniejsze są polskie dziewczyny i oczywiście dziewczynki z Seniorinek. Jestem zaszczycona, ja, cały zespół, frekwencją Państwa, to, że dzisiaj naszymi gośćmi, a właściwie gospodarzami, bo miasto jest ich, są prezydenci i to dwóch, kochani Państwo. Dwóch prezydentów. To już po raz drugi na koncercie we dwóch bierze udział. Witamy serdecznie pana Andrzeja Sitnika, prezydenta miasta Siedlce. I witamy pana Roberta Szczepanika, jego zastępcę. Witam serdecznie przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Domu nad Stawami z panią Marią Wierzeńską i kochanymi mieszkańcami na czele. Z ramienia spółdzielni jest Marysieńka nasza Dybowska i Waldu Sośniak. Witam serdecznie wszystkie organizacje, które dzisiaj w imieniu ich Państwo żeście się stawili, to znaczy Spółdzielczy Klub Seniora Rafa, Trójka, Lech, Samopomoc na czele z naszą Grażynką, która jest szefową tej organizacji. Witam panią Zofię Król, szefową organizacji pozarządowych. Witam serdecznie wszystkich naszych wielbicieli, a przede wszystkim kazano mi pod rygorem tutaj bata powitać zespół Schodowa. Są tacy? Kapela Schodowa, witamy! Kapela Schodowa, witamy! Dziękujemy, że przychodzicie, my do was też będziemy chodzili. Kochani, tytuł, tak jak mówiłam, to są Najpiękniejsze polskie dziewczyny, sztandarowa piosenka Czerwony gitar. 3 stycznia 1965 roku, to ile wtedy mieliśmy lat? Ja miałam niecałe 18. I tutaj moje koleżaneczki też, czy są na sali osoby, które miały po 18 lat w 65 roku? Są. To są lata naszej młodości. 3 stycznia w kawiarni Non-Stop w Gdańsku zarejestrowano wcześniej nazwę i powstał zespół Czerwony Gitar. Zespół ten powstał na bazie członków zespołu pięciolinii z klęczonym na czele. Wtedy pierwszy skład tworzyli, pozwolicie, że posłużę się karteczką, Bernard Dornowski, Jerzy Kosela, Krzysztof Klęczon, Jerzy Skrzypczyk i Henryk Zonerski. Czterech gitarzystów, jeden perkusista, tekściarze, kompozytorzy. Tak jak widzicie Państwo, w tym składzie w tej chwili nie ma Seweryna Krajewskiego. Seweryn Krajewski doszedł później, bo w tym czasie był uczniem i od kwietnia 65 roku zaczął występować pod pseudonimem. I potem na miejsce Zomerskiego, który w grudniu 65 roku odszedł, już naczelnym muzykiem. Z Klęczonem tworzyli parę. Mówiono o nich, że to polscy Beatlesi, bo to jest era Beatlesów angielskich z Liverpoolu. A naszych chłopców porównywali do McCartneya i Johna Lennona. I tworzono tak piękne utwory, które zapadły nam w sercach na lata. Ja jeszcze chciałam w sposób szczególny powitać dzisiaj na koncercie naszą Marzenkę. Naszą Marzenkę, która była gwiazdą, skowroneczkiem, promyczkiem tego zespołu. Stan zdrowia w tej chwili jej nie pozwolił stanąć z nami, ale sercem jest z nami tam na widowni. Kochani,
Proszę o duże brawa dla niej, bo Marzenka walczy z ciężką chorobą, ale my wszyscy jej kibicujemy i Państwo też kibicujcie jej, żeby mogła do nas wrócić i z nami śpiewać. Powitaliśmy Państwa, tak jak mówiłam, piękną piosenką Niebo z naszych stron. To jest z albumu Port Piratów, bo tych albumów jest bardzo, bardzo dużo. A teraz następny utwór. Powiedz stary, gdzieś ty był. I to jest utwór, który napisał Janusz Konratowicz, a muzykę stworzył Krzysztof Klęczon. Powiedz stary, gdzieś ty był. Powiedz stary, gdzieś ty był, cichą minę masz. Pewnie zwiedził żywlą krył już nie jeden raz. Może świat wypolugnał, a zgubiłeś ślad. Powiedz, gdzieś pod rybne upadł. Powiedz tak, gdzieś ty był, ile soli zjadł. Może urwał ci się film, kup podróża ta. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. Powiedz, już najwyższy czas. Stara wiara znów przygarnie się, żona słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa. Powiedz tak, gdzieś ty był, przez okrągły rok, pewnie świat przyszedził ci zmartwienia i tros. I choć grałeś nie dał los tych najlepszych kart, siadaj, może byś stąd zjadł. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoła słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa. To nieważne, gdzieś ty był, byłeś diabła bar. To nieważne, gdzieś ty był, nie udał ci się stać. Suche stary sekret znam, by uradować cię. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Proszę Państwa, na naszych koncertach widownia uczestniczy bardzo aktywnie. Klimaty z naszego czasu, więc zapraszam do wspólnego śpiewania, szczególnie panów prezydentów. Seniorinki, mimo słusznych lat, ciągle planują coś, ciągle marzą. Tyle marzeń, tyle pragnień jeszcze w nas, tyle pięknych, niespełnionych snów się śni. Ciągle jeszcze unosimy wzrok do gwiazd. Ciągle jeszcze mamy wiarę w piękne dni. A dziś pięknym seniorinkom towarzyszy wspaniała kapela ubrana tak jak niebiesko-czarny. Wprawdzie koncert czerwonych gitar, ale czerwonych gitar nie mamy. I stroje niebiesko-czarnych. Władek, Matejko, Klarnet. Antek, Pes, akordeon. Nasz najprzystojniejszy Jareczek Miller, gitara. Andrzej Dmowski, gitara basowa. Marek Mężyński, klawisze. Showman naszego zespołu i nie tylko, perkusista Waldi Strzałek. Uciekaj moje serce. To tytułowa piosenka z filmu. Pamiętacie aktora Jana Kaczora, jak pięknie występował. Uciekaj moje serce i nasza Jola i my.
my jej po cichutku towarzyszymy. Zlecione ręce gdzieś na razie oczuły. Wysłany w niebu takie list, do klocka śniegu, dobra myśl, to wciąż zalało moje serce, żeby żyć. Uciekaj co nosi, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chmuru. Poniedziela, kropelka żalu, którą winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto byle pustkę pić, bo wciąż zabrało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie syn i nie wybaczy braku skór. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu ust. Odloty na mnie i wstydliwe i zabawne. Nowa struna, nowa nić, to wciąż zabrało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu. Czerwone gitary, jak wspominałam, powstały w styczniu. A już pierwszy koncert 3 stycznia zarejestrowali się. A 23 już w klubie w Sopocie pierwszy koncert. A 23 kwietnia ruszyli w trasę po całej Polsce. To był pierwszy big beatowy zespół ówczesnych czasów. Pamiętacie, co te dziewczyny, jak majtki pękały, gumki wylatywały na widok Seweryna i Klęczona. I marynareczki krążyły. Pięknie, pięknie. Po tym, jak do składu dołączył Seweryn Krajewski, klimaty, jeden Zadziora, Klęczon, ten sentymentalny, mrukliwy, swoje uczucia przelewał w muzykę. Zostałam tu upoważniona przez naszego muzyka do pozdrowienia ze sceny Mieczysława Osowskiego z Brzasnyża, który przyjechał specjalnie na nasz koncert. Witamy pana i pozdrawiamy.
Przed nami utwór Historia jednej znajomości. Mówią o tym tekściarz Jerzy Kosela, członek zespołu Krzysztof Klęczon, skomponował muzykę, że jeden z tych, Marek Gaszyński opisuje, że nie wie, który zobaczył piękną blondynkę, która szła po plaży w Sopocie. I pomysł wpadł, żeby skomponować muzykę najpierw, a potem tekst. I wyszła piękna, piękna, ponadczasowa Sialala, pamiętacie? Morza szum. I zaczynamy. Wystraszona jestem tym, że myśmy się porwali na tak trudny, tak się wydaje, że czerwone gitary to tak szło, weter ta piosenka, ale zaśpiewać, tych chłopaków naśladować, to jest naprawdę bardzo trudno, a jeszcze w wykonaniu babeczek seniorów, a dzisiaj mamy gościnnie, zobaczcie jakiego przystojniaka, naszego Zbysia Gryglasa, który nas pomaga dzisiaj na koncercie. Kochani, na pewno jestem przekonana, że na sali jest dużo emerytów. Rączka w górę, kto emeryturę bierze? Prawie wszyscy. A czy wiecie, co to jest emerytura? Co to jest emeryturka? To pieniądze, które ZUS przekazuje dla emerytów, a emeryt idzie do apteki wydawać. Spotyka się
jak to chłopy. Jeszcze. Ja to sobie używam. Używamy sobie często, często, tak. Seksujemy z żoną. Tak się patrzy. Naprawdę? No tak, no bo seksujemy się wtedy, kiedy nam się chce. No niemożliwe, tak? Naprawdę? No naprawdę. No na przykład mówi, w tamtym roku wcale nam się nie chciało. Do słów Marka Gaszyńskiego, a muzyki Seweryna Krajewskiego. Nasze dziewczynki usiądą, a solistka do mikrofonu. Jesienne chmury, czyli barwy jesieni. Jesienne chmury, znów będzie dalekie strony, daleki świat, zielone drzewa, które chroniły nas, żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, konfiguracjach osobowych, ale 58 lat. W międzyczasie z różnymi zmianami grało w tym zespole 19 muzyków. Wydali mnóstwo albumów, przypisuje im się 244 utwory. To bardzo płodny zespół, znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą, szczególnie w Niemczech i tam jak jeździli, to powstała płyta, album Rotten Gitarren i piękne utwory w języku niemieckim. Czechy, Związek Radziecki, dalej za granicą w Stanach Zjednoczonych. Szkoda tylko, że odchodzili. Odchodzili, bo taki potencjał, jaki był z Klęczonem i z Sewerynem,
nie powtórzy, a szkoda, a nie powtórzy się, a szkoda. Przed nami utwór do tekstu Janusza Konradowicza, muzyki Seweryna Krajewskiego z 1975 roku. Płoną góry, płoną lasy. I nasza Grażynka, i my troszkę pomożemy. Janusz Konradowicz, Agnieszka Osiecka ze współpracy z Sewerynem Krajewskim, Marek Gaszyński, Wanda Sieracka, Marek Doblan, Tadeusz Krystyn, Stanisław Halny. Natomiast muzykę z tego repertuaru, który my tutaj dziś przedstawimy, pisali Krzysztof Klęczon, Seweryn Krajewski, a po jego odejściu Skrzypczyk, Dornowski i Stamelski, który wrócił.
koleżanki sobie usiądą, a przed nami przepiękna, miłosna ballada, wyznanie, adresowane pewnie do kogoś, kto jest na sali. I nasza Jagódka, nie mów nic. Yeah.
zima za pole i ogromne sabre, ty zostaniesz tu. Skomponował i ułożył tekst przepiękny, ponadczasowy, który dzisiaj miała śpiewać nasza gwiazda Marzenka, ale niestety nie może. Marzenko, to dla ciebie, kochana, dedykujemy ten utwór. Zastąpi cię zacny kolega z zespołu. A o tej piosence chcę coś opowiedzieć. To była muza i prawdopodobnie miłość Seweryna Krajewskiego. Seweryna Krajewskiego, Anna Maria, rok 1968, pamiętacie, co w tym roku się wydarzyło? Jego miłość musiała wyjechać i na jej cześć ta piosenka, Anna Maria, a dzisiaj pięknie zaśpiewa nam, mam nadzieję, że pięknie, nasz wspaniały Waldi. Pragnę podziękować tę piosenkę dla mojej kochanej żony, która przybyła na koncert. Halina, to dla ciebie.
go nie widać. Chodź, Filibartek, do nas. Chodź tutaj, kochany. Wykaraskaj się. Chodź tu, bliżej się pokaż. Kochani, ja słóweczko chcę o tym naszym kochanym Waldeczku powiedzieć. Roczek jest z nami. Roczek z nami, uzdolniony perkusista, wspaniały wokalista, a przede wszystkim człowiek o bardzo dobrym sercu. Wspaniały kolega, kultura. Także dziękujemy Ci bardzo, że jesteś z nami i że możesz z nami śpiewać. Nieutulony w piersi żal. Duet Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego zaowocował ponadczasowym tekstem i wykonaniem. To jest tekst o takiej beznadziei. To jest rok 78. Wtedy, pamiętacie Państwo, za nami powstanie Solidarności, a przed nami nie wiadomo co. Nie wiadomo co. Przed 78. rok. Nadzieja we wspólnocie i bycie razem. Nie spoczniemy, Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski i nasz Zbysiu.
naszego solisty, chociaż jeden w gronie, bo nie mówię o muzykach, jeden rodzynek tutaj, to jaki przystojny, kurczę. Proszę Państwa, dzisiaj jest świętego Jerzego i Wojciecha. Podobno, tak? Wszystkim Jerzykom i Wojciechom składam najlepsze życzenia. A tydzień temu imieniny obchodził nasz zastępca prezydenta, pan Robert Szczepanik. Byliśmy buzi jemu dać i dostaliśmy buzi, a dzisiaj od Państwa duże brawa dla zastępcy prezydenta. I zaraz zaśpiewamy 100 lat dla prezydenta i wszystkich dzisiaj solenizerów. Kochani Państwo, jest szczególna również okazja, bo nasz muzyk, Mareczek Mężyński, obchodzi 40-lecie związku małżeńskiego ze swoją Eluną. Ela chce pozostać anonimowa, ale najdroższy, najsłodszy mężulek dedykuje Ci piękną piosenkę. Prosimy. Się nie rozstaje od 70 roku, to już jest ponad 50 lat. Pierwszą piosenkę to José Feliciano w Dolinie Kokołowskiej i już ona mi tak już przyległa za serce, że od razu pod Stefan mi tu trzy akordy i śpiewam, gram cały. Jej, to jest mój paszport, bo tu jej tak, z moją małżonką jedziemy w Paryż, i Rzym, Brazylia, tu Andrzej był lepszy ode mnie w Brazylii, jeżeli chodzi muzycznie. Ja teraz dedykuję tak, dla swojej siostry muszę zadedykować, mojej siostry Wisławy, dla Maszerki i dla całej mojej rodziny i dla wszystkich przyjaciół. Rano widzę na swej drodze, mam dobry dzień. Nawet już nocą na tę drogę chodzę, o dobry dzień. Nawet gdy uśmiechajesz na spotkanie, mam dobry dzień. Ty i ja dobrze wiemy, co się stanie, nasz dobry dzień. Dobre dni, warto wierzyć. Daruj mi pozwól przeżyć, oddych znak, pozwól przeżyć dobre dni. Nie ma lepszych dni od dobrych razem z tobą. Dobre dni trzeba wierzyć. Wierzę twoje wszystkie słowa, mam dobry dzień. O nic już, o nic mnie nie boli głowa, mam dobry dzień. A i ty także chyba razem ze mną masz dobry dzień. Niech ten twardo się w oku będzie, czyż nam nasz dobry dzień. Dobre dni. Trzeba wierzyć, daruj mi.
Krzysztofa Dzikowskiego, muzyki Seweryna Krajewskiego. Tak bardzo się starałem, a Klęcząc śpiewa o swojej miłości z czasów liceum. I nasza Grażynka, tak bardzo się starałem. I Państwo z nią śpiewamy razem. Za tobą w szkole ganiał, do piórnika żaby wkładał to. No powiedz to, to na ławce wyciął serce i podpisał głupiej ręce kto. No powiedz to, tak bardzo się starałem, ale teraz nie chcesz mnie. Często Krzysztofowi opowiadał o tym, co przeszedł. I stąd powstała ta wieś, która w 1969 roku zajęła pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki w Opolu. Biały Krzyż i Koleżanki. Głównym rytmem moich serc
Jak wiecie Państwo, Krzysztof Klęczon w 70 roku rozstał się z czerwonymi gitarami. Potem emigrował do Stanów Zjednoczonych, założył w międzyczasie zespół Trzy Korony i w Stanach Zjednoczonych 7 kwietnia, niedawno była rocznica 81 roku, zginął w katastrofie samochodowej. Żal. W naszym zespole no, ubywa nam dziewczyn, bo niestety Bozia zabiera nas, od nas niektóre, ale doszła ostatnio piękna dziewczynka, Aneczka, pokaż się kochanie, Ania Bielińska, którą witamy i prosimy brawami dużymi powitać. Do słów Marka Daglana, muzyki Seweryna Krajewskiego, pierwsze miejsce na festiwalu w Opolu w 1968 roku. Takie ładne oczy i cała sala śpiewa z nami. Będzie spać.
kobietą chleb na pół. Kiedy mnie już nie będzie, kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Pójdź z tamtą kobietą w górę drzew, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam. No przecież było. A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniła, a przecież była. No przecież była. A przecież była. No przecież była. Padło 19 osób, które były w zespole Czerwone Gitary. Nie żyją już niestety Krzysztof Klęczon, Dominik Kuta, bardzo niedawno, 8 marca 2023 roku, więc miesiąc prawie temu. Jerzy Kosela w 2017 roku. Henryk Zoberski w 2011 roku. Seweryn Krajewski w 97 roku rozstał się z Czerwonymi Gitarami. Ogromnie żal. Te podziały i w zespołach, i w ogóle są niedobre. Ze szkodą dla zespołu. Przed Państwem wspaniały kolejny utwór do tekstu Tadeusza Krystyna, muzyki Krzysztofa Klęczona z 1967 roku. Nikt na świecie nie wie. I tym razem przybliży ten utwór nasz muzyk, który jest przy okazji albo bez okazji wspaniałym wokalistą. Władek i Nikt na świecie nie wie. Że ktoś chce teraz
Bolesława, brawo, brawo. To małżonka ci tak bije brawa tutaj mocno, małżonka. Kochani, dzisiaj niedziela. Ksiądz chodzi w kościółku z tacą, z koszyczkiem. Podchodzi do starszej pani, a wyciąga portmonetkę. Szuka, szuka bilonu. Ksiądz się nachyla i szepce. Papierek, papierek. A nie, papierek to na fryzjera. O, jak to na fryzjera? Matka Boska nie chodziła do fryzjera. No tak, a Pan Jezus nie jeździł Mercedesem. Do tekstu Janusza Kondratowicza muzyki Krajewskiego w drogę daleko i wszyscy śpiewamy i nasza Krystynka i my. Duże brawa dla niego. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie podziękować pracownikom MOK za to, że możemy w tej pięknej sali kolejny raz występować, za to, że nas tutaj obsługują, pomagają, mikrofoniki ustawiają, wszystko, Areczku i ten drugi pan, przykro mi, ale nie zapamiętałam imienia, z serca seniorynki, dziękuję. Dziękuję. Nasze koncerty, jak wiecie Państwo, są nieodpłatne. Wchodzimy bez bilecików, dlatego prośba, jeżeli ktoś z Państwa na koniec przy wyjściu zechce złotóweczkę rzucić do koszyczka na zbożny cel,
ma piękne stroje. Na jakieś pół litra dla nas też się nam należy. Bo prezydent nie chce dać pieniędzy na pół litra. Bo każdy grosik, który otrzymujemy, bo otrzymujemy takie wsparcie od pana prezydenta w grantach, każdziutki grosik, nawet cukiereczka nie mogę kupić z tego. Tylko wszystko jest na cele związane z tym. Także jak będzie na pół litra, to też będzie dobrze. Kochani, myślę, że czas, żeby naszych gości, kto zechce zabrać głos, zaprosić na scenę. Oj, widzę, że pan prezydenciu Jonasz się szykuje. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, kochani członkowie zespołu. Kolejny koncert, który nam daje wiele pozytywnych emocji. Myślę, że dobrze wyrazicie dla wszystkich nas tutaj zebranych. Wielu śmiechu, a przede wszystkim pewności, że niezależnie od wieku, to co robimy, jak nasze życie przebiega, zależy tylko i wyłącznie od nas. Dziękuję serdecznie, proszę o gromkie brawa. Szanowni Państwo, wiemy, że za każdym działaniem stoi człowiek. Człowiek orkiestra. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że chodzi o jadzie. Zapraszamy do widzę. Kochana Jadziu, na pół litra nie, ale jak mówiłaś, że nie daje na cukierki, to teraz właśnie kosz cukierków i złowieczy. Ale chcę powiedzieć o dwóch sprawach. Mam nadzieję, że tutaj pani Jadzia żartowała, jak mówiła o tej emeryturze i aptece, ponieważ kilka lat temu usłyszałem motto działalności tego zespołu, zaraz zdradzę, i powtarzam to na wszystkich konferencjach. Jak w gronie prezydentów, burmistrzów, wójtów rozmawiamy o szeroko rozumianej ekonomii społecznej czy służbie zdrowia, to mówię, u mnie w mieście nie mam z tym problemu, ponieważ mam taki zespół seniorynki, które dopuszczają też i mężczyzn, na szczęście, jak to dobrze mi świadczy. Od szefowie tego zespołu usłyszałem, że dzięki temu, co robią, nie mają czasu ani na lekarza, ani na aptekę. I tego wszystkim Państwu życzę. Pani mówią, że potwierdzają. Ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej sprawie, bo tak mi przyszło dzisiaj do głowy, bo mówię o człowieku orkiestrze, czyli o Jadzi. Jak dzisiaj mam okazję z prezydentem Robertem być razem na koncercie, co wypełniała tutaj pani Jadzia. Ale jak mnie nie ma, to znaczy, że są też inne wydarzenia w tym samym czasie. I jak grałem w marynarze z prezydentem Robertem, to zawsze wygrywa ten młodszy. I się zastanawiam, czy Jadzia nie ma w tym udziału, nie ma ciała w tym roku. Ale to dobrze, ale to dobrze świadczy, ja już, że wybieram młodszy kaloryfer. Ja lubię starszych. Teraz tak wszystko to razy. Ale nie zależy od tego. Szanowni Państwo i kochani członkowie, dziękujemy serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że zawsze, jak mówiłem, to jest moc pozytywnych wrażeń. To jest powód do uśmiechu, więc wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia i jak największej satysfakcji z tego, co na co dzień robicie i to, że dajecie mieszkańcom naszego miasta i nie tylko naszego miasta, tyle radości. Wszystkiego najlepszego i teraz te cukierki, o których tu mówiła. Szanowni Państwo, ja miałem kilka razy mieć przyjemność... Panie prezydencie, tak na prościutko, na pewnienie, nie tylko miałem tak. Miałem kilka razy mieć przyjemność właśnie na koncercie i później zabrać głos. I zawsze twierdziłem, to zresztą nie umawialiśmy się na twierdził, że jesteśmy fanami zespołu seniorinki. Głośniej! Że jesteśmy fanami zespołu seniorinki i tutaj nawet nie umawiając się pan prezydent potwierdził. Chciałem powiedzieć tak,
myślę, że tych panów jest coraz więcej, bo stara jest pełna, bardzo się z tego cieszę i muszę przyznać, nie jest to żadna wymuszona uprzejmość, ale tak jest prawda, bo rozmawialiśmy też w trakcie koncertu, że szanowni Państwo, z koncertu na koncert tą poprzeczkę podnosicie sobie coraz wyżej. Nie możemy się doczekać następnych występów. Życzymy wszystkim zdrowia, przyjemności, satysfakcji i jeszcze raz w imieniu własnym Pana Prezydenta proszę o gromkie, naprawdę gromkie oklaski. Bardzo dziękujemy, kochani. Ja kilka nocy przez ten koncert, przez tą tematykę nie spałam, bo zaczęłam myśleć, że jestem za odważna, żeby złapać się z zespołem. No starszym, nie ukrywając, jesteśmy odwrócone osiemnastki, ale jednak w słusznym wieku, żeby złapać się za taki repertuar. Państwo brawami, myślę, że oceniliście, że wyszło to nieźle, prawda? To nie szkoda mi tu nie przespanych nocy. Tytułowy dzisiaj koncert Najpiękniejsze są polskie dziewczyny. I kończymy, no niekoniecznie, ale kończymy, mamy w programie jako ostatni. Najpiękniejsze są polskie dziewczyny. To jest utwór z 70 roku Janusza Konradowicza, a muzykę skomponował Jerzy Skrzypczyk, perkusista czerwonych gitar.
słabą stronę. I choć ta zabawna jest, ci jednak przeraża myśl. I się boisz myśli, ty nie śmieszny to, ale ty się boisz myśli. Tak jak ma okno, ty się bardzo boisz myśli. Nasze koncerty zwykle kończymy hymnem naszego zespołu. A jeszcze jedno zdanie powiem o przyszłych występach. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie ma decyzji, będziemy występowali 6 maja na jarmarku świętego Stanisława. Mamy potwierdzony również udział 17 czerwca na Dni Siedlec. Mamy 18 zaproszenie na Grudka nad Bugiem. Czerwca. Także zobaczcie, jak seniorynki są rozrywane. A 1 sierpnia, moi kochani, to będzie uczta duchowa bohaterom powstania warszawskiego. Drugi już koncert odbędzie się na tle Urzędu Miasta z udziałem oczywiście prezydentów i pracowników miasta tam przy skwerze Niepodległości. Już zapraszamy, a potem powiemy co dalej, bo w planach mamy, kochani, wspaniały koncert na jesieni przeboje lat 50., 60. polskie i nie tylko. Jesień życia! Muzyk, tak! Kochani,
bardzo dziękuję za obecność, za liczne przybycie, za wspaniałą atmosferę, bo bawicie się razem z nami, a po to są te spotkania, żeby te półtorej godzinki z maleńkim ogonkiem pobawić się wspólnie. Dziękuję bardzo wszystkim. Wiem, że jesteście wiernymi fanami seniorinek. Zapraszam na następne spotkania. Dziękuję pięknie.